No tak, dawno nie było nic o schronach z naszego obszaru Wartownego Śląsk, poza oczywiście naszym schronem. I w tym odcinku pokażemy Wam schron numer 52 w Dobieszowicach. Cześć kochani, ten odcinek to Dobieszowice i dzisiaj pokażemy Wam schron numer 52, który się tutaj znajduje, w zasadzie ten, który jest za moimi plecami. Mamy szczęście, bo schron jest otwarty i szykuje się niezłe zwiedzanie. Idziemy zobaczyć, jak to wyglądało i porównać go z naszym schronem, oczywiście do którego odwiedzenia Was serdecznie zapraszam. Nasz schron to 76 w Rudzie Śląskiej, a ten tutaj to 52 w Dobieszowicach. Co, idziemy? No to chodźmy. Zwiedzanie schronu, słuchajcie, zaczynamy tradycyjnie od kraty. Tak ona wyglądała i wygląda do tej pory. No i zaczynamy. Schron 52 w Dobieszowicach powstał, podobnie jak nasz, w 1937 roku. W tej samej klasie odporności, słuchajcie, one zasadniczo wyglądają bardzo, ale to bardzo podobne, chociaż nie są identyczne. I ten schron, podobnie jak nasz, wyposażony był w 3 ciężkie karabiny maszynowe. Co jest najciekawsze, ten schron wraz z 2 innymi obiektami tworzył tak zwaną grupę bojową Wesoła, której zadanie było zabezpieczenie przeprawy na rzece Brynicy w rejonie kolonii Wesoła w Dobieszowicach. Wiemy, że ten schron działa, słuchajcie, od 15 lat, więc chłopaki mieli mnóstwo czasu i mnóstwo okazji, żeby pozyskać ciekawe i fajne eksponaty, które oczywiście tam są w tym schronie. Możecie go zwiedzać praktycznie w każdą sobotę od maja do września, a tak naprawdę pojechaliśmy tam na przeszpiegi, żeby zobaczyć na własne oczy, jak to wyglądało wtedy, kiedy to działało. Po wejściu do schronu zobaczycie całą masę ciekawych rzeczy, mnóstwo gablot, mnóstwo wyposażenia z tego okresu i przede wszystkim możemy zobaczyć w jednym z pomieszczeń bojowych, jak ten karabin maszynowy był zamontowany, jak to było podłączone, jak zamontowane było chłodzenie oraz, że tak powiem, usuwanie gazów czy tam szczelniczych. To wszystko tutaj chłopaki mają odtworzone i wygląda to naprawdę mega i daje tak naprawdę pogląd na to wszystko, jak to było zrobione. Więc gdy następnym razem będziecie u nas i będziecie się zastanawiali, jak to było, z chęcią odeślemy Was do tego schronu, żebyście to właśnie sobie zobaczyli. Tak czy owak, warto zajrzeć do tego schronu, zapoznać się z jego historią, zapoznać się z jego wyposażeniem, bo odwiedzając kolejne schrony gdziekolwiek na naszym obszarze Wartownym Śląsk, czy to będzie nasz schron, czy jakikolwiek inny pozostawiony w stanie agonalnym przez włodarzy poszczególnych miast, możecie sobie uzmysłowić, zobaczyć, wyobrazić, jak to fizycznie powinno wyglądać. Żeby jeszcze pozostać przy tematyce schronowej, na zakończenie tego filmu oczywiście zapraszam Was do naszego schronu 76, który mieści się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piłsudskiego 111B, a numer kontaktowy znajdziecie na naszym profilu facebookowym. Zapraszam.